witajcie z hodowli. Dawno nic nie było. To dzisiaj filmik. Co tutaj słychać? Troszkę brudno. Ale nie było czasu posprzątać po prostu. Co my tu mamy? Tutaj samiec, najstarszy królik w zagrodzie. No coś ostatnio mu się dzieje. Pomagam mu, kropię mu oczy. Później jeszcze pogadamy o nim. Widzę, że trzeba słomy dorzucić. Dobra, to najpierw zaczniemy od słomy, której nie ma praktycznie. Dobra. Przyniosę słomy. Do okazji weźmiemy trawkę. No i dobra, one sobie tutaj już to rozłożą po swojemu. I teraz lucerna tak zwana. W zdecydowanej większości lucerna, raczej taka w 100% prawie. Trawę przeważnie daję dwa razy dziennie, bo w szczególności w te dni takie upalne wieczorem jeszcze raz dostaję. Te chyba mają tak. Nie, te mają dobrze. Tym. Nie, te też mają dobrze. Tym dorzucę. Okej. Teraz z owsa. Trzeba umyć poidełka, bo przezieleniały w środku i mają tam jakieś brudy, widzę. Dobra, tyle mam królików i tyle klatek na dzień dzisiejszy. Po drugiej stronie nie ma nic. Tam. A, w sumie nie będę zamykał, chociaż muszę posprzątać, nie? A, otworzę jeszcze raz najwyżej. A nie, bo jak to odkręcę, to może być problem.
ogóle trzeba posprzątać tutaj. Pajęczyn też się narobiło. Tak ogólnie patrząc, pasowałoby ogólnie posprzątać im. No i to osobno wrzucam, żeby nie karmić tych, kurcze, gryzoni wolno żyjących, szczurów, myszy i tak dalej. Bo mysza ma to do siebie i szczur, i te właśnie gryzoniowe takie, że one gromadzą jedzenie. My tam zostawimy, powiedzmy, jedzenie, łopatę, powiedzmy, zboża, to one wezmą tą całą tą łopatę, zjedzą z niej może 1/5, ale wezmą ją całą i zaniosą i zgromadzą sobie gdzieś tam w swoich norach. I w ten sposób odchowamy niechcąco nie jedno pokolenie gryzoni, tylko 3 na przykład, bo tyle jest tego pokarmu zgromadzone, one tyle naniosą tego zboża do tych dziur, że odchowają się 3 pokolenia. No, a gryzonie żyją i populacja gryzoni zależy tylko i wyłącznie od człowieka. Na dobrą sprawę. One żyją przeważnie z tego, co człowiek coś tam. Dobra, tu mamy 2 ładny szary, niebieski tak zwany, nie? Chociaż ma troszkę białego, ma takie plamki białe, nie jest idealnie szary. Z czerwonymi oczami, biały, z oderwanym uchem. Na raczej na bank to jest ucho oderwane podczas porodu, bo widać, że to nie jest jakaś wada genetyczna, tylko to jest po prostu uszarpanie. Widać, że tkanka się skończyła nagle, tak? No, no i to mamuśka. Już są dosyć spore. Ale zmieniłem taktykę. Tylko 2 miała. Zmieniłem taktykę i teraz trzymam młode z matką jak najdłużej. Kiedyś 8-10 tygodni maksymalnie i rozdzielałem. A teraz to do 4, nawet 5 miesięcy zostają z matką. Żeby jak najwięcej się po prostu od matki nauczyły. To jednak dużo daje. One umieją wtedy jeść, wiedzą jak jeść, w jakich proporcjach. Wszystkiego się nauczą od matki właśnie. No i mądrzejsza jest zawsze. Wiadomo. Tu mamy naszego samca, który jest chory. Ewidentnie widać, że po matą sierść taką, oj, leni się, uszy, no ma gorączkę, zakrapiam mu od kilku dni, zakrapiam mu kroplami, taką zumą, bo chyba problem jest od oczu, mi się wydaje, bo ma takie przypuchnięte jakby powieki, brwi, nie ma nigdzie żadnych parchów, tak zwanych purchli na ciele, nigdzie indziej, tylko i wyłącznie właśnie ma przypuchnięte oczy,
Aczkolwiek no już jest stary, może mieć 4 lata, bo ja też go kupiłem od gościa, który twierdził, że miał rok. No u mnie jest 2, czyli by był 3. No ale nie wiadomo, czy miał rok, czy... No... Nie wyglądał na starego, jak go kupowałem, więc 3 lata ma na pewno, no. 3,5 może. 3,5 właściwie, no. No już jest stary królik. Króliki potrafią znacznie dłużej przeżyć oczywiście. No i coś mu jest, kurczę, i nie wiem co. Wczoraj mu zakropiłem antybiotykiem, bo udało mi się nabyć. No zobaczymy, czy mu się pomoże, bo tak słabo wygląda ogólnie. Raczej nie jest to ta... Zakropiłem mu żołko. Pomór to na pewno nie jest, bo pomór to wiadomo, królik pada, jest zupełnie zdrowy. I mamy jeszcze, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć nazwy tej choroby. Nie mukowiscydoza, tylko myksomatoza, tak. Myksomatoza, która się objawia właśnie takimi parchami na całym ciele. Rzekaj, to może przemyję chociaż dłonie, bo nie wiadomo. No, tu mamy też taki młodzież. Młodzież taka, temu co się stało, a przykleiło mu się coś. Młodzież taka 5-miesięczna, 4-miesięczna, pomiędzy 4 a 5 miesięcy. No, trzeba będzie to wszystko rozdzielać powoli, bo podzielić na samce i samice. Samce razem, samice zostaną w takich większych boksach, powiedzmy po 3-4 sztuki. Zobaczymy, jak to się podzieli. 6 sztuk trzeba to będzie w tym tygodniu na pewno zrobić, ponieważ no po prostu instynkt się im odezwie rozrodczy niedługo i no i nam się pojawią, że tak powiem, huf, jak to się nazywa, kurczę, huf wspólny, nie, huf, nieważne, kazirodztwo w każdym razie, nie, wiecie o co chodzi. Tu mamy mamuśkę ich. Tych właśnie, taki dosyć ładny okaz, powiem szczerze, nie bój się, no ona nie przyzwyczajona do głaskania w ogóle, ani do kontaktu. No, ty masz oczy inne niż samczy. No. Także, to jest mamusia i tu jest ostatni taki długi boks. Bo tu kiedyś były 3 klatki. Tu i tu. Tak było? Nie, tu było. I tu. A kiedyś to w ogóle przebiegało tak. Tu ja dorobiłem ogólnie ten jeden boks. No. No i tu mamy 6 z mamusią. No to już w ogóle mają. Są pod pełną opieką. Tak? No. Ładne są, podobają mi się. Szkoda, że ten nie jest kompletnie czarny, ale może mu się wylecą mu po prostu te włosy. Widzicie, nie włączyłem światła. No, a ogólnie to jest oświetlenie takie mizerne. Iść było lepiej. Mamusia czarna, ale tam mi się podobają te czarno-białe wszystkie. Są takie ładne.
wszystkie mi się czarno-białe podobają. Zobaczymy, co z tego czarnego. Może mu się wylenią te białe włosy i będzie czarny. No to 7 sztuk, 8 plus 6 jest 14, 15 samiec i 3, 18. No zobaczymy, co z samcem będzie. Leciwy już jest, już dużo roboty swojej zrobił i może się po prostu z tych czarno-białych któryś samiec okaże. To akurat by posłużył jako reproduktor, tak? Nowy. Zastąpilibyśmy go. Ewentualnie wymiana, tak? By nastąpiła z kimś, kto ma króliki, i zamieniłbym się samca za samcem, żeby po prostu świeżą krew mieć, a nie siostra z bratem, czy tam kuzyn z kuzynem, nie? Dobra. Dzielimy te. W najbliższym czasie przenoszę je tam, do tej klatki takiej, co mam stojącą taką z boksami. No i tam z 2-3 miesiące jeszcze maksymalnie pochowamy tą młodzież przede wszystkim. No i co rok się zakończy hodowli. Może coś na grudzień sobie uchowam. Jakieś małe króliczki, żeby dzieci miały na Boże Narodzenie. Takie małe akurat. 4-tygodniowe, 5-tygodniowe, żeby były. Czyli trzeba zakocić samice gdzieś na początku listopada, tak? Nawet pod koniec października, w ostatnim tygodniu października. Trzeba dopuścić samicę i wtedy wykot powinien się pojawić gdzieś pod koniec listopada. No i 4 tygodnie będą miały, 5 tygodni na Wigilię. No to tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.